Cześć, witam. Jestem instruktorem kategorii A, A1 w szkole Euforia. Zajmuję się szkoleniem motocyklistów zarówno na motocyklach 250, jak i motocyklach 125. Tu mamy motocykl 125. Chciałbym omówić dzisiejszą pierwszą jazdę. Jakie były błędy, jakie były pozytywne aspekty tej lekcji. Zaczynając od błędów, tak jak powiedziałem, rozpoczynamy jazdę z lewej nogi. Często zdarzało się tak, że ruszał pan z prawej nogi, co, że tak powiem, powodowało, że mieliśmy do dyspozycji tylko jeden hamulec. Hamulec przede wszystkim przedni i kontrolowaliśmy jazdę tylko hamulcem przednim. Jeżeli chodzi o kolejny błąd, to nie zawsze było upewnienie się o możliwości rozpoczęcia jazdy, czyli zawsze przed rozpoczęciem jazdy musimy obrócić głowę w lewo, w prawo bądź w prawo, w lewo, aby wiedzieć, czy przestrzeń, która jest za motocyklem, pozwala nam na spokojne ruszenie. Kolejnym błędem przy manewrze, który zwie się popularnie ósemką, było nietrzymanie toru jazdy, czyli szybkie ruchy kierownicą. Ten tor jazdy był nieskoordynowany, niespójny. Jeżeli chodzi o plusy, to nauczyliśmy się płynnie ruszać, płynnie zatrzymywać, przejść z jednego biegu na drugi i dynamika, jeżeli chodzi o pierwszą godzinę, była naprawdę super i jest to godne pochwały. Dobra, dziękuję panie Jurku. No, ja się bardzo cieszę, bo chyba złapałem bakcyla motoru. Wprawdzie zaczynamy na Yamaszce, ale musicie mi wierzyć, że naprawdę jest to fantastyczny motor dla początkującego człowieka, który nigdy wcześniej na motocyklu sam nie prowadził. Jedyne doświadczenie mam to jest Romet 35 lat temu i następne, że tak powiem, filmiki będziemy pokazywali, jak mi idzie, także tutaj kręcimy. Jestem zapisany w tej chwili w szkole jazdy Euforia Wrocław. Jak jesteś sprytny, pewnie w internecie i znajdziesz. Na razie. O, fajnie. O. Ej, dobrze.